Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. 8 marca z okazji Dnia Kobiet na Discordzie Polkadot o godzinie 18 odbędzie się dyskusja na żywo pod tytułem Kobiety w Polkadot. Na Discordzie Polkadot będziecie mogli spotkać takie osoby jak Lauren Fabrice, Irin Karagiran, Kamele Immaculate oraz Mia-san. W ekosystemie Shiba Inu należy pamiętać o istnieniu tokenu Leash. Token Leash zapewnia wyłączny dostęp do nowych produktów prowadzonych przez Shiba Team. Sieć Litecoin nie zatrzymuje się i cały czas się rozrasta. Rok temu w sieci istniało prawie 70 milionów adresów. Na dzień dzisiejszy możemy mówić o istnieniu ponad 126 milionów. Musimy przyznać, że taki przyrost adresów robi wrażenie. My oczywiście trzymamy kciuki za Litecoin Network i liczymy, że może w przyszłym roku będzie nam dane poinformować Was o przekroczeniu 200 milionów adresów przez Litecoin. Crypto.com ma zamiar rozdać po 30 dolarów dla 100 szczęśliwych obserwujących. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaobserwować profil Crypto.com NFT na Twitterze, podać dalej tego tweeta i oznaczyć minimum 3 znajomych, przesłać zrzut ekranu swojego retweeta i zarejestrować się pod wskazanym linkiem. Cotygodniowa aktualizacja DeFi od Crypto.com. Po niespodziewanej rezygnacji z działania w świecie kryptowalut ogłoszonej przez Antonella i założyciela Andy Crane, tokeny DeFi i FTM spadły odpowiednio o 13 i 15%. Ceny tokena CVX spadły z powodu wymuszonego blokowania tokenów do ponownego wdrażania kontraktów po wykryciu błędów w umowach. Mimo to depozyty użytkowników pozostają bezpieczne, jak donosi zespół Convex. Osmosis, token Osmo, pierwsza zdecentralizowana giełda obsługująca blockchainy połączone protokołem komunikacji interblockchain firmy Cosmos, wprowadziła nową metodologię stakingu, tzw. Superfluid Staking. W tym tygodniu indeksy cen i zmienności były ujemne i wynosiły odpowiednio minus 6,92% i minus 57,82%, podczas gdy indeks wolumenu wzrósł o 13%. Cosmos gratuluje projektowi Evmos, gratuluje mu udanego uruchomienia sieci Mainnet. Algorand przekazuje gratulacje zespołu AlgoDAO. Złożone gratulacje mają związek z dołączeniem Borderless Capital w fazie sprzedażowej seed. Borderless Capital zainwestowało 1 milion dolarów. Algorand, podobnie jak Polkadot, również organizuje specjalne wydarzenie z okazji Dnia Kobiet. W tym przypadku jest mowa o spotkaniu liderek ekosystemu Algorand. Rozmowa odbędzie się 8 marca o 21:30. Zainteresowanych zapraszamy i zostawiamy standardowo link w opisie filmu. Jeszcze mamy dla Was jedną informację dotyczącą projektu Algorand. Algorand informuje, że najnowsza aktualizacja ich sieci była ważnym kamieniem milowym. Jest to droga do State Proofs, nowej infrastruktury blockchain. Więcej o State Proofs możecie przeczytać w artykule, który stworzył Noah Grossman, Senior Product Manager w Algorand. Osoby chętne zapraszamy do przeczytania artykułu. Link znajdziecie w opisie filmu. Już dzisiaj informowaliśmy Was o odejściu Andy Crane ze świata krypto, co łączy się to rzeczywiście z opuszczeniem przez niego projektu Phantom. Phantom jest niezmiernie wdzięczny Andy za wszystko, co zrobił dla samego projektu, jak i całego świata kryptowalut. Dodatkowo projekt Phantom podkreśla, że nie jest jednoosobową drużyną. Przy projekcie Phantom pracuje ponad 40 osób. Co ciekawe, możemy wyczytać, że wbrew powszechnemu przekonaniu, Andy nie był głównym twórcą Phantom. Stellar informuje nas, że aktualnie pozostało już mniej niż tydzień do startu 48-godzinnego Stellar NFT Hackathon w SXSW. Artyści i deweloperzy mogą teraz zapisać się, aby wziąć udział w wyzwaniach Stellar NFT Artist Challenge oraz NFT Wizard Challenge. W środę 9 marca o godzinie 19 Definity omówi nadchodzącą integrację Bitcoina z ICP, czyli Internet Computer. W najnowszym webinarze, którego gościem był CTO z Galaxy App, dowiecie się, w jaki sposób Galaxy App wykorzystuje hedery do swojej działalności. Filecoin zdradza nam, czego uczestnicy NFT Art and Creators mogą się spodziewać 11 marca. Odbędzie się rozmowa z Bailey Roycel. Będzie też przeprowadzany panel dyskusyjny z szefem komunikacji One of NFT oraz dodatkowo pojawi się projekt Monaverse. Filecoin informuje nas, że wprowadzenie danych PBIS do ich sieci nie jest trwałym zadaniem. Firma DMG wprowadziła GDAN na zbudowanie narzędzia, które może pomóc wypełnić luki we wprowadzaniu danych i przeprowadzić testy pod kątem onboardingowym. Papa Josh Pizza ogłosiło swoją pierwszą kolekcję NFT. Kolekcja będzie zbudowana na sieci Tezos.
Monero udostępniło 110. wydanie review. Zainteresowane osoby znajdą link w opisie filmu. Binance ponownie w pełni otwiera przerwy bankowe za pośrednictwem SEPA. Binance przekonuje swoją społeczność do posiadania fantokena. Według Binance, bycie posiadaczem Binance Fan Tokena niesie ze sobą następujące korzyści. Posiadacz tego tokena dostanie wyłączny dostęp do limitowanej edycji NFT, rzadkich odznak fanów oraz różnych towarów i unikalnych doświadczeń. Avalanche zestawia najważniejsze informacje dotyczące gry Ascenders. Ascenders jest to gra RPG uruchomiona w podsieci Avalanche. W Ascenders możecie spotkać otwarty świat i ekonomię w pełni napędzaną przez innych graczy. Gra daje możliwości walki, budowania, eksploracji całego świata. Wszelkie potrzebne linki do zapoznania się z Ascender znajdziecie w opisie filmu. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Chciałbym tylko jeszcze zachęcić Was do pozostawienia łapki, subskrypcji, komentarza, co możemy poprawić, co możemy zmienić, o jakich projektach możemy dla Was mówić. Raz jeszcze Wam serdecznie dziękuję, życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!